Cześć, nazywam się Marta Lipka-Krawczyk, jestem Head of Sales Cux.io. To jest pierwsze na rynku narzędzie do UX Automation, ale żeby było prościej, chciałabym zapytać Was, czy robicie zakupy w sklepach internetowych? Tak, oczywiście robicie zakupy w sklepach internetowych. A czy możecie sobie przypomnieć taką sytuację, że robiliście albo próbowaliście zrobić zakup w sklepie internetowym, ale albo nie mogliście się przeklikać przez jakiś buton, obrazek, formularz rejestracyjny okazywał się być zbyt długi, być skomplikowany. Mieliście takie sytuacje? Okej, dobra. No to mamy taką podstawę do tego, żebyście zrozumieli, czym się dokładnie zajmujemy. A Cux został założony w Polsce w 2019 roku, w czerwcu. Jest to narzędzie sprzedawane w modelu subskrypcyjnym. I dzisiaj mamy, no właśnie, tutaj mam zespół do 8 osób, ale sytuacja zmienia się u nas błyskawicznie i już w tym momencie jest ich chyba 10 albo 11 nawet. Chciałabym Wam na początku opowiedzieć dosłownie parę słów na temat founderów Cuxa, bo to jest nasz fundament, ale to też ludzie, którzy mają ogromną wiedzę i dlatego chciałabym się podzielić z Wami tą informacją. Przede wszystkim Paulina Walkowiak, która jest naszym CEO, jest badaczką zachowań i doświadczeń użytkowników, prelegentką TEDx, mompreneur, badaczką, analityczką, też mówiłam, a również jest wykładowcą akademickim i dla naszych klientów pomaga przekładać wiedzę o użytkownikach na konkretne decyzje biznesowe. Z kolei Kamil Walkowiak jest analitykiem produktowym, jest programistą i co najistotniejsze z mojego punktu widzenia to, że jest pomysłodawcą konceptu UX Automation. Oni są partnerami w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, tak jak widać, ale to, co chciałam Wam powiedzieć, to że to naprawdę fajni ludzie i warto z nimi rozmawiać i współpracować. Skąd w ogóle pomysł na Cuxa i dlaczego dzisiaj warto mówić o Cuxie? To jest slajd, który mówi nam o tym, jakie są tendencje, jeżeli chodzi o trendy, jeżeli chodzi o analitykę produktową i o market, o branżę e-commerce. Na produkty analityczne w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych wydano prawie 10 miliardów dolarów i prognozuje się wzrost wydatków o ponad 20%. Jednocześnie e-commerce, który przecież jest tak bardzo dynamicznie rosnącą branżą, to był wydatek 8,5 miliarda dolarów, a tendencja wzrostowa jest przewidziana na 14%. Tak, Cux jest częścią transformacji data-driven marketingu. Teraz w Stanach Zjednoczonych na marketing wydaje się ponad bilion dolarów, z czego aż 20% przekazywane jest na data-driven, czyli na te produkty analityczne. A za chwilę znajdziemy się w świecie cookie-less, pozbędziemy się ciasteczek. W związku z tym następuje bardzo silny zwrot w stronę first-party data. Już dzisiaj 92% czołowych marketingowców zauważa, że praca na własnych danych, na tych danych, które zbierają nasze produkty własne, jest kluczowa do tego, żeby projekty internetowe mogły rosnąć. A co za tym idzie, ścieżka zakupowa klientów staje się coraz bardziej rozbudowana i angażująca. No to też jest konsekwencja tego, że jest ogromna konkurencja, jeżeli chodzi o świat digitalowy, o świat projektów internetowych. I znowu konsekwencja tej konkurencji to, że wymagania klientów dotyczące personalizacji również cały czas rosną. A dzisiaj nie wystarczy, żeby zoptymalizować konwersję, optymalizacja marketingowa, czyli zwiększanie kontentu w social mediach, kampanie remarketingowe, kampanie displayowe. Dzisiaj równie ważne jest dla zwiększenia konwersji optymalizacja produktowa, czyli pochylenie się nad tym, jak faktycznie użytkownicy, jak nasi klienci konsumują nasz projekt internetowy, nasz sklep internetowy. No właśnie i Cux ma być odpowiedzią właśnie na te zapotrzebowania. Cux jest tym narzędziem, który pomaga zoptymalizować projekty ze względu na sprzedaż, ze względu na potrzeby projektowe i marketingowe. Cux jest takim narzędziem, którym warto wejść już z gotową strategią biznesową, bo umożliwia ustawienie
celów analitycznych i te cele mogą być bardzo różne w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, co chcemy badać, na czym chcemy się skoncentrować. To może być cel, który jest powiązany z intencją zakupową, ale nie intencją zakupową, czyli dodanie do koszyka, tylko intencją zakupową mierzoną w kontekście tego, co robią użytkownicy już w procesie rejestracji zakupu. No oczywiście zakup i ruchu, który ten zakup dokonał. Paid traffic, czyli płatnego ruchu również social mediów. Możemy też badać to, jak użytkownicy zachowują się na kartach produktowych. Tak naprawdę wszystko możemy zbadać to, co jest istotne dla nas z punktu widzenia celów biznesowych. Tak wygląda dashboard i dashboard jest tym pierwszym ekranem, którym pokazuje analitykę jednego z wybranych celów biznesowych. Tych celi możemy ustawić sobie dowolną ilość. Po pierwsze rozpoznanie frustracji, czyli definiowanie wzorców zachowań. I teraz jest taka, algorytmy CUX-a wychwytują frustrację użytkowników, kiedy nie mogą się właśnie przeklikać przez coś, kiedy muszą bardzo szybko odświeżać stronę, bo coś nam się na przykład nie ładuje, a kiedy pracujemy na klawiaturze i coś tam nie możemy przewinąć, albo musimy zoomować, powiększać obrazki bądź teksty na urządzeniach mobilnych. I to jest właśnie, to są te frustracje, które CUX wychwytuje i alertuje na poziomie dashboardu. Poza tym pokazuje śledzenie postępu konwersji w kontekście ruchu całościowego na projekcie internetowym i natychmiastowe wyłapywanie problemów technicznych, no bo dzisiaj przecież nie korzystamy ze sklepów internetowych nie tylko z desktopu, ale z mobila, ze smart TV i z różnych innych urządzeń. Ostatnio nawet mieliśmy case dla projektu pochodzącego ze Szwecji, gdzie wykryliśmy konwersję przejścia na kolejny produkt z komputera pokładowego Tesli. Także to byśmy w ogóle zachwyceni, że możemy wychwytywać takie cuda. Tak, czyli z ekrany, ale też systemy operacyjne i przeglądarki bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że korzystając na przykład z iOS-a nie wyświetla nam się to, co powinno się wyświetlać na przykład na Chromie. I to też są takie informacje, które powinniśmy bardzo szybko wyłapywać, żeby nasi użytkownicy nie uciekali do konkurencji. A w CUX-ie możemy sobie też ustawić waterfall. Waterfall to jest coś w rodzaju lejka konwersji. On służy temu, żeby móc na przykład prześledzić formularz kontaktowy i sprawdzić, w którym miejscu na tym formularzu kontaktowym następuje największy odpływ użytkowników, obejrzeć wyselekcjonowane nagrania i dowiedzieć się, jakie były wzorce zachowań. Jak to działa? Tu mamy przykład akurat dużego sklepu obuwniczego. Niestety nie mogę podać nazwy, ale to jest duży projekt, więc to chcę zaznaczyć, że nawet najwięksi czasem popełniają błędy. Tu wykryliśmy rage kliki, czyli takie zezłoszczone kliknięcia, bardzo szybkie kliknięcia w jakieś konkretne miejsca, które jakby nie konwertowały dalej. I po pierwsze CUX wskazuje, w którym miejscu następują te frustracje, pokazuje skalę liczbową, czyli jak dużo było tych frustracji. Link do nagrania, w którym dokładnie widzimy, w którym miejscu użytkownicy utykali i heatmapa, gdzie no to już jest obraz statyczny, gdzie jest bardzo dokładnie pokazane, w którym miejscu był problem. I tutaj problem polegał na tym, że na urządzeniach mobilnych okienka checkoutu, czyli te, które oznaczamy do zgód w momencie, kiedy już jesteśmy zdecydowani na zakup, były umiejscowione zbyt blisko krawędzi ekranu smartfonu i użytkownicy nie byli w stanie kliknąć w te okienka, bo strony były tak ustawione, że mieli z tym problem. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest frustrujące, kiedy już chcemy kupić, a nie możemy się przeklikać. No dobra, CUX i konkurencja. Takim naszym głównym konkurentem, marką międzynarodową jest Hotjar. To jest narzędzie, które dostarcza nagranie i dostarcza heatmapy. I mam takiego klienta, który pracował na Hotjarze i pytam się go: Jarek, słuchaj, to jak wy pracujecie na tym Hotjarze? Co wam dostarcza, jakie są plusy, jakie są minusy, jak to wygląda? I on mówi, że raz w miesiącu mój dział, osoby, które pracują w moim dziale, dostają pakiet nagrań i po prostu przeglądają te nagrania, trwa to kilka godzin i szukają wzorców zachowań. Więc mówię, ale przecież mamy dużo ciekawsze jakieś systemy streamingowe i możemy oglądać Netflixa, HBO, nie musimy siedzieć i oglądać
i oglądać nagrań tego, jak użytkownicy konsumują nasz projekt. Od tego w końcu mamy cuksa. Drugi to jest HIP, który trochę przeraża tymi wykresami. Wydają się być skomplikowane, jest tego bardzo dużo. My generalnie nie przepadamy za analizowaniem, za danymi, więc po to właśnie jest cuk, żeby to ułatwić. Reasumując, bez cuksa jest konieczność przeprowadzania badań, jest konieczność oglądania nawet setek nagrań, aby wyłapać wzorce zachowań. No i trzeba też mieć na pokładzie osoby, które potrafią wychwytywać te wzorce zachowań. Z cuksem automatycznie rozpoznajemy wzorce zachowań. Narzędzie sprawdza skalę frustracji i jej wpływu na realizację sprzedaży. CUKS łączy dane jakościowe z ilościowymi, czyli pokazujemy, co się dzieje i gdzie się dzieje, możemy dzięki temu bardzo szybko zareagować. Nasze USP to jest automatycznie selekcjonujemy dane, abyś mógł natychmiast znaleźć problemy swoich klientów i podnieść konwersję. A dzisiaj CUKS to jest ponad 480 zintegrowanych projektów. 70% to są klienci, to są e-commerce, ale pracujemy też dla SaaS-ów i dla marketplace'ów. 20% naszych klientów pochodzi spoza granic Polski i 60% naszych klientów to są klienci średni i enterprise. A pracujemy również z Sparkiem, z Publicis Media i należymy do Incredibles Inspiration, programu akceleracyjnego Sebastiana Kulczyka. Staramy się o rundę, chcemy zebrać 760 tysięcy euro na zbudowanie widoczności na rynkach zagranicznych, zatrudnienie account managerów do upsellingów i do klientów korporacyjnych i zaprojektowanie insightów, specjalnych narzędzi, które miałyby w jeszcze prostszy sposób umożliwiać analizowanie projektów internetowych. I to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.